Archiwa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie to miejsce niezwykłe, przepełnione historią, pamięcią, tradycją. Niezliczone tomy zbiorów, spuścizn i kolekcji kryją w sobie prawdziwe dzieła, arcydzieła. Karola Landskoronickiego fascynowały podróże. Nie potrafił przejść obojętnie obok żadnego zabytku przeszłości. Interesowały go dzieła sztuki z różnych okresów historii i różnych kręgów, krajobrazy czy napotkani ludzie. W bogatym zbiorze fotografii na uwagę zasługuje zapis podróży na Ceylon. Ceylon to właściwie jedynie fragment zasobów fototeki Landskoronickich. Cały zbiór liczy mniej więcej 60 tysięcy fotografii. Z Ceylonu zachowało się ponad 200. Natomiast są to bardzo wartościowe zdjęcia. 80 z nich posiada sygnatury autorów. Głównie trzech brytyjskich fotografów. Charlesa Scowena, Williama Louisa Henry'ego Skina czy Josepha Lawtona. Są to wybitni fotograficy brytyjscy z lat 70., 80. XIX stulecia, którzy fotografowali nie tylko typy ludowe, ale tak samo obiekty architektoniczne, świątynie, wnętrza ich. To bardzo interesujący zbiór i prawdopodobnie jeden z większych w Polsce. Karol Landskoroński, zwiedzając Anuradhapurę, starożytną miejscowość na wyspie Ceylon, w swoim pamiętniku odnotował istotną rzecz, którą możemy następnie zestawić razem z fotografiami. Są jeszcze w pobliżu grupy słupów z kapitelami, z balustradami i ornamentami zwierzęcymi i szczątki schodów z półkolem u najniższego stopnia, które w jednakowy sposób ciągle się powtarza na wzór łuku w romańskim kościelnym portalu. Zewnątrz półkole ze zwierzętami, słoń, lew, koń, bawuł, 3 lub 4 razy po sobie wciąż w tym samym porządku. Dalej półkole z ornamentem jakby o romańskim zakroju. Z kolei trzecie ze świętymi gęsiami, a wreszcie znowu jedno z tym samym ornamentem. Inną interesującą fotografią Charlesa Scowena jest fotografia przedstawiająca dziewczynę z grupy etnicznej Syngalezów. Ciekawostką jest fotografia z roku 1915 przedstawiająca córkę Karola Landskorońskiego, Karolinę Landskorońską, przedstawioną w podobnej scenerii do fotografii Scowena. Mianowicie na terenie parku w Rozdole, nieopodal pałacu Karola Landskorońskiego. Skin działał na wyspie Ceylon jako fotograf od lat 60. XIX wieku. Znajdujemy tutaj pośród fotografii tego artysty bardzo wiele zdjęć dotyczących życia codziennego, dokumentujących życie ludzi na Ceylonie, zwłaszcza podczas pracy na plantacjach. Interesujące są zarówno suszarnie ukazane, jak i odważanie zbiorów podczas pracowitego dnia. Trzecim z fotografów ceylońskich, których odnajdujemy zdjęcia w zbiorze Karola Landskorońskiego, był Joseph Lawton, działający do lat 70. XIX wieku. Zachowały się jedynie 3 fotografie tego artysty. Mamy fotografię miejsca, w którym nie widać bezpośrednio sygnatury fotografa, natomiast na skalę widzimy nazwisko. Być może był to tak oryginalny sposób podpisania zdjęcia przez fotografa, a być może jest to zupełna zbieżność. Interesująca jest fotografia Lawtona ukazująca pomnik Buddy w Polonnaruwa, w starożytnej miejscowości ceylońskiej. Uwagę zwraca postać mężczyzny, widoczna w prawej części fotografii. Jest to prawdopodobnie osoba, która była zestawiona, aby podkreślić proporcje rzeźby. Oprócz fotografii przedstawiających grupy etniczne Syngalezów i Tamilów, odnajdujemy też fotografię autorstwa Scowena ukazującą grupę etniczną w Weddach. Ponadto w fototece Landskorońskich znajdujemy tak samo fotografie ukazujące akty. Nie są to jednak typowo akty artystyczne, jedynie ukazujące kastę określaną mianem Rodija, która miała nakaz odsłaniania górnej części ciała, co miało być przestrogą dla innych mieszkańców Ceylonu, ponieważ istniała hipoteza, że byli oni podejrzani o kanibalizm.
Zachęcam do poszukania informacji, czy w Polsce znajduje się podobny zbiór jakościowo czy ilościowo dotyczący tematyki cejlońskiej. Więcej niezwykłych eksponatów znaleźć można w katalogu zbiorów artystycznych i naukowych na stronie pauart.pl.